Co za wspaniały kolejny dzień jako dziecko. Już nie mogę się doczekać, jakich wspaniałych przygód dzisiaj razem dokonamy. Prawda, panie Cebulka? Chodź tutaj do mnie. O, kto jest najfajniejszym słodziakiem na całym świecie? No ty jesteś najfajniejszym słodziakiem. Zaraz po bułkokocie. I nie mówię o tym brzydkim tamtym kitku, który mi żre moje mleczko mi wyjada. Rozumiesz to? Moi rodzice zapieprzają na 3 zmiany, żeby mi mleko popowite kupić. Najlepsze na świecie. Ten ma obok tego żarcie i nawet go nie zje. Wiesz co? Pójdę mu i zjem dzisiaj całe to żarcie. I pójdziemy do toalety i znajdziemy tą skrzynię, gdzie możemy użyć tego białego kluczyka. Ale super, prawda? Ty będziesz ze mną dzisiaj przygody przeżywał, prawda? Super! Tylko wiesz co? Muszę ci coś powiedzieć. Poczekaj. O! Dobra, o! Kurde, o smaku truskawka. Posłuchaj, wydaje mi się, że moi rodzice coś mi dają do tego mleka. Normalnie wczoraj pamiętam, jak otwierałem tą bramkę i wszystko rozwiązywałem. I budowałem sobie nawet zamek Fortnite w trybie budowania, żeby ćwiczyć gry rankingowe. I wiesz co? I nie pamiętam tego. I wszystko dzisiaj jest jakby zerowane. Oni coś dodają do tego. I to nie jest kocimietka do tego mleka. A czyści mnie po tym mleku? Normalnie pieluchę muszę zmieniać co 5 sekund. Panie Cebulka, zostaniesz pan tutaj na czatach i obserwuj tego brzydkiego kota tam. Ma krzywy ryj. Nie podoba mi się. A ja się zaraz stąd wydostanę. I dawaj mnie to tam na zewnątrz. Dobra. Ratujcie się! Zwierzaki, świeżaki i reszta buraki. Dobra. Musimy zdobyć ten klucz cholerny. Zaś muszę od początku to robić. Dobra. Muszę wszystkie klocki znaleźć i zanieść, żeby zdobyć ten klucz, żeby zdobyć kocimiętkę. I znowu wziąć i sprzedać temu brzydkiemu kotowi tą kocimiętkę. Wtedy odkryjemy, co takiego skrywa sekret tego kota i białego kluczyka. Ale zanim to zrobię, minie 30 lat, zanim zebiorę te wszystkie klocki. O mój Boże, mogłyby mi wyrosnąć nogi w końcu. Znaczy ja mogę chodzić na 2 nogach. Znaczy stać tylko na 2 nogach mogę, nie mogę chodzić. Jestem upośledzony jakiś. To dlatego rodzice mnie zamykają? Boją się, że sąsiedzi zobaczą? To już wolałem, jak mnie trzymali chyba w piwnicy. Nie, mi się by przydał jakiś transport. Jakiś, kurde, autobus albo coś. Jest! Mamy to. Dobra, idziemy teraz do pokoju rodziców. Zabieramy im kocimiętkę, czy co to tam mają? Jakąś herbatę chyba mają, melisę czy coś. Bo potem ten kot śpi. O, już prawie tu jest. Jest! Udało się! Dobra, mamy kocimiętkę. Zaraz idę tam do tego śmierdziela. Ale jeszcze najpierw wejdę sobie tu na łóżku. Gugu gaga! Jak się tam wchodziło? Co za szajs totalny. Jak to działa w ogóle? No, była to strzałka. Dawaj mi to strzałkę! Chodź tu! Jak to działa? O bogowie! Czy ja się muszę do jakichś bogów pomodlić? Bogowie, RNG, błagam! Niech załapie ten piksel magiczny, żeby mógł tam wejść. A bo ja chcę poskakać po łóżku. Co tam mają na tym łóżku? Dawaj mi to! Chcę tam wejść! Przecież zacznę czymś, zacznę krzyczeć. Tam coś jest. O, tam jest misiek jakiś. Freddy Fazbear. Freddy, ja idę cię uratować. Czekaj, ja cię zaraz uratuję. Ja tu zaraz pod tym wejdę. No przecież nie mogę się nic chwycić. Pojawcie się, bogowie. Były stałki. Muszę machać łapkami. O, no jak tam wejść? O, udało się. Jest, co to jest? Nie, konik! Konik, co ci się stało? Gdzie jest twoja reszta ciała? Co oni ci zrobili? Te bytlaki, wiedziałem, że mi rodzice kradną moje zabawki. To ja specjalnie zbieram te świeżaki sobie, odkładam sobie na przyszłość, żeby mieć. I konika sobie zbieram z Lidla i z innych ta... I to są dresy. A to już wiem, co dostanę na święta. Znowu jakiś dres świąteczny. O te mnie cię normalnie się niedobrze robi po tym. Ja mogę zadzwonić do kogoś? Halo? Sąsiad, ratuj mnie! Rodzice mnie porwali! Trzymają mnie w jakiejś zagrodzie jak zwierzętka! Halo, 112! Czemu tu jest tyle przycisków? Przecież to powinno mieć mniej przycisków chyba! Teraz, oho! Jak się z tego schodzi? Panie, jak się schodzi z tego? No... No zyzdug! Proset! O! Muszę łapę zacisnąć chyba! Dobra, mamy to! Jajka też pozbieramy sobie. Fajel wielki! To królicek mi zostawił chyba. O, jajko jest! Dobra, ciekawe co będzie jak zbiorę wszystkie jajka. Może króliczek wielkanocny do mnie przyjdzie. O, może mi przyniesie nowe zabawki. Mogę wejść do kibla! Dawaj tam, ciśnij! O! Dobra. O matko jedyna! Kto tam wyrzucił jakąś dobrą szczoteczkę do zębów razem z papierem toaletowym i czymś brązowym? To chyba też jest rolka papieru, ale nie jestem pewny co do tego. Przecież to jest śminka! O smaku czekolady, znaczy tego, chyba truskawki. Mogę się mogę czymś porysować? Mogę siebie porysować? Co ja mogę zrobić? Do czego ta śminka jest? A to jest szczoteczka? Może sobie, nie wiem, fryzurę jakąś uczeszę, ale jestem łysy. Wszystko do kosza idzie!
Ja cię nie mogę! Samochody super! Powrót do przeszłości, Polonez 6000! Nowy wypierdziany samochód na LPG, ekonomiczny! Z nim polecisz nawet na kosmos! To jest okładka z National Geographic, ale chyba sprzed 30 lat. To nawet my takim rzechem nie latamy. Dobra, też do kosza idzie, to jest nieaktualne. Sezami, otwórz się! Ty, no ja nie wiem, jak się korzysta z tej toalety. Idę po tą przepychaczkę. Ja zaraz rozwiążę ten problem. Pewnie muszę użyć magicznej przepychaczki i teraz... Uwaga, jestem... Co się stało? Czemu ja to na głowę założyłem? Dawaj mi, dociągaj! Ty dziadu jedno, przecież nie wytrzymam zaraz. Ty dziadu jeden. Słuchaj, jestem królem kibla. Rozkazuję ci teraz, otwórz się w tym momencie, albo ta przepychaczka znajdzie się w twoim sedesie. Tak, to są groźby. Czekaj, co tam jest? O, tam jest pasta! Tylko jak ja mam tam wejść niby? Mam narobić na deskę? Come on, rodzice! Co wyście za kibel kupili z temu? Idę wziąć prysznic. Mam nadzieję, że się nie utopię. Czy dziecko powinno brać samo prysznic? Nie wiem, ale wiem jedno. Napiję się tego. O tak, woda gamingowa mojego starego. Co on mi tu kupił? Bumbelkowa woda od gamerki za $39. Moczyła tym tyłem przez 5 minut i napierdziała, dlatego są bąbelki. O, super, moja ulubiona. Ale super. Dobra, odpalamy tą wodę. Jo, ale czad. I bąbelki mogę sobie dotykać. A mogę tam wejść? Czemu tam wejść nie mogę? Może nalejemy trochę więcej tego. Szampon! Coś się tu fizyka chyba nie działa za bardzo. Jaką ja tam wodę odpaliłem? Może jakiś korek tam jest potrzebny? Halo? Może ja tu wejdę? Jaki super wir! No nie mogę tam wejść nawet. Panie Cebulka? Jak tam? Teren czysty? Mogę wchodzić? No dobra, kocie. Żrej to! Bomba leci! Melisa! I zaliczył zgona. Bardzo dobrze. I teraz jest moja zemsta. Wszystko. O, zjem ci to. O, tak. O, wszystko. Wszystko ci wyżarłem. A teraz to idę otworzyć. Nie wiem, co jeszcze. Może lodówkę? Tam jest pralka! Muszę iść do pralki. Co tam takiego? Ja tu mogę pootwierać wszystko? No co ty gadasz? Ręczniki mamy w domu. Ale jesteśmy bogaci. Co to jest takiego małego? Gwiazdka! Muszę ją przykleić z powrotem. O! Jej! Ja pierniczę! My mamy lodówkę! I tyle wspaniałych... Picia! Truskawki, jajka! Wielkanocne! Nie wiem, czemu mamy wielkanocne jajka. Wszystkie porozbijam. I to z petardami w środku jest nawet. Ale sztos! Ogórki kiszone. Mama mi nigdy nie pozwala jeść ogórków kiszonych razem z mlekiem, bo potem mam taką srokę. Ale dzisiaj zaszaleję. No co jest? Czemu te... Ej, co za bezsens, te jajka się tu po prostu pojawiają za każdym razem. Jakiś magiczny mamy. Co to jest? Melon, arbuz? Nieważne, już tego nie ma. O, to jest pomarańcza! A to jest jabłko? Muszę przyznać, że mam całkiem mocne zęby, jak na 8-miesięczne dziecko. To jest kiwi, a myślałem, że to zimniok jest. Dobra tam, 3 zimnioki, wody, szklanka. Wszystko zeżrę z tej lodówki dzisiaj. Picia! Picia, Hawajska, dostałem osiągnięcie! Trzeba się pożygał chyba. Ogórki? Ciekawe, czy mogę kanapkę zrobić. A to co to jest? To jest chyba kuweta kota. A to? Matko jedyna, krewetki. Nie wiem, czy dziecko powinno jeść krewetki. Ogórek! Ogórek! Dobra, czekaj. Biorę to. Chodź tu. Nie żyj. Czekaj. To jednej łapy wezmę mleko. I teraz tak. No jak ja po tym srania nie dostanę, to ja nie wiem. O! O! Coś się dzieje? Coś tak jakby... Nie? Ja to mam chyba jakiś żelazny ten żołądek. I przecież ja taki sraki powinienem dostać, że powinienem wystrzelić w kosmos. Idziemy tutaj. Pułapka nam... Nowa kaseta! To tu mojego Baby Sharka schowali. Jak to jest najlepsza bajka na całym świecie i piosenka. Idziemy, będziemy oglądali. Co to jest? Tam jest kolejne jajko. Tu co się dzieje? Jakieś tornado mamy. Jakieś stare gacie się chyba piorą tam czyjeś. Ale tu myśka powinna być. Gdzie jest myśka? Halo? A! O, o, fuck! Co? What? Dawaj to. Jak te pułapki działają? Dobra. Idziemy, oła, przestań mnie bić, no. Kota tu wyślę. Po co my mamy tego kota? On mleko pije. Czy kot powinien... Nie no, mleko piją koty akurat. Dobra, nieważne. Ty, a mogę wziąć miotłę i go strzelić? O to chodziło cały czas! Ja chciałem tylko pozamiatać w kuchni. No, wziąć szufelkę, strzelić nią kota. Tak, normalne dziecko. Pobawić się. No i co, i zepsułem. Mam ser! Co mogę zrobić z serem? The big cheese. Okej. Okay. I co teraz? Ale najpierw musimy obejrzeć wskazówkę, jak do tego dojść. A potem dopiero to rozwiązać. Ja nie mogę sobie tak spoilerować. Halo, dawaj mnie to. O, dobra, oglądamy.
Szybko! Znowu ta myśka Miki. Pewnie się w domu zalęgła taka, a ten kot jej nie potrafi się pozbyć. Latarka i robi epilepsję. Co ona odpierciela? I co to ja mam wiedzieć cokolwiek z tego? O nie! To jest ta myś i Serek. A co tu chodzi? Jakaś kraina zabawek! Ja się chcę tam dostać! Ona ma jakiś dźwig! Czemu ja takich rzeczy nie mam? Muszę rodzicom powiedzieć, że mi takie coś kupili. Co to ma znaczyć? I zeżarła sobie. A to gruba świnia. I się nie podzieliła nawet ze mną. I co, i to wszystko? A gdzie Baby Shark? Ale do dupy te bajki teraz robią. Ja nie mogę. Ale siedź ten Cartoon Network na psi. Jak ten YouTube. I no cringe tam nagrywają. Idziemy po ten ser. Jak go se zezrę, może dostanę achievement jakiś. I myk. Uwaga. Puh. Nic się nie stało. Dobra, idziemy z tym klucikiem, idziemy szukać tej skrzynki tajemnej. Gdzie ona się znajduje? Kocie, powiedz mi. A ty nic nie powiesz, bo ty naląbany siedzisz o tej kocimiętki. Tęciowy pokój! Jak i rakieta tam jest? Ja pierdzielę, muszę po nią iść. Ty, ile tam rzeczy jest? I w kwiatku coś jest. A tu druga łazienka jest? Ty, ale my bogaci. Tylanoziaur! Pistolety, armaty! I pianino! Ty, co tu się dzieje? Ja tyle rzeczy mam w tym hapie. I z tego mogę skorzystać, kibelka. To tamten był jakiś dziadowski. O, pan Nulek! Dzień dobry! Pan jest Jaśki Bidi Toilet? Ja pana dzisiaj spuszczę w kiblu. Chodź pan. Pan jest ten, no, Nurek z miodowych lat. Ja pana spuszczę w kibelku. Kibelku. O, chodź tu. Idź tu. Ziu! Jej! Jak tam? Udało się wsiepchać mi moją toaletę? Dobra, Kaciuszka, ty też tam musisz polecieć. A nie, czekaj! Nie, ja nie chciałem, żeby moja Kaciuszka migrowała. Wracaj tu, Kaciuszka. Ja cię tu w tym... W wannie muszę pobawić się z tobą. Tak, jestem dobry. Plum! Ale super! Ta Kaciuszka, ona jest jakaś magiczna. No i se tam pływa fajnie. Weźmy tego pana Siambonurka, też tam wrzucę. Nie, zeżarłem mydło! To się nie dopuści daje. Przepraszam, ja mam 3 lata, ja nie wiem takich rzeczy jeszcze. I picia hawajska w kiblu. Moja najlepsza. Z dodatkami czekolady. W sumie nie czuję różnicy. Ktoś nasikał na nią jeszcze. Super, fajnie, lubię taką mokrą. Co to jest? Kolejna przepychaczka. Czy ja mogę do kibla wsadzić? Mam nadzieję, że tak. I weźmy to teraz. Nie, to... A tylko jedyna tą przepychaczkę wzięło, opętało. Jak ona żyje swoim własnym życiem? Co się dzieje? Ja muszę egzorcystów jakiś wezwać. Co to się wyprawia? Myk do kibla. Ja nie mogę. Duchy opanowały mój kibel. Mapko, nie patrz. Tu się straszne rzeczy dzieją. Normalnie baby siam w domu. I łowcia potworów. Moja przepychaczka plu... O, nie wiem, gówno ją opętało teraz. Co się z nią dzieje? Ty, no ona za mną podąża. Tam gdzie ja patrzę, to ona się... Co jest? Ta przepychaczka jest szalona. Co się dzieje z tą przepychaczką? Ludzie, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Nie, ja się wyprowadzę z tego domu za niedługo. No uspokój się! No przecież nie wyt... No wypi... Bogowie, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam w tym domu, po prostu nie. Jak nie urok, to sraczka. Wypadł mi stąd. Co ona robi? No po prostu nie... No co jest to przepychaczką? Klówka! Kolejny się... Przysięga mnie. Co jest nie tak z tą przepychaczką? Przestań mnie atakować. Tu, siedzisz. Zła przepychaczka. Niedobra przepychaczka. Dobra, przecież ona przez ściany przelatuje. Ludzie, ratunku! Gówno mi wybiło szambowko. W toalecie. No, że przepychaczka, co ona robi? Co się dzieje w tym domu? Matko jedyna, no przestaw mnie, no. Ja nie mogę, ale jestem utalentowany. Powinienem iść do szkoły muzycznej. Słyszałem, że do szkoły muzycznej chodzą utalentowane osoby. O, ale super. Wypierdzielaj przepychaczko, bo ci z dupy zrobię, jeśli się dowiecie. Zaraz, ja pier... To jest familijny kontakt, wypierdzielaj z dupy. Ty, jak to jest wulkan fajny. Jego można wrzucić. To mieliśmy chyba do szkoły zrobić, ale dopiero za 10 lat jak miałem do niej pójść. Ale teraz już nasypię. I on zrobi taką wielką erupcję. Wow, jaka sraka. No takie 2 na 10 ten wulkan, szczerze powiedziawszy. Mamy astronautę. A to co to jest? Wow, jak to działa? E, panie, stój, bo tu jest jeden przycisk tylko. Aj, chyba wylądował. Chyba miał crasha. A teraz to się przyczepiło do mojej ręki, nie mogę tego puścić! No, zabierzcie to! No, nie mogę tego ściągnąć! Co się dzieje? Co to za seed dla niebies tam jest? Rakieta spadła! Przepychaczka mi się przydała do czegoś. Jezu, dostałem coś! Dobra, dostałem rakietę. No weźcie, wypieprzajcie, nie bawię się z wami.
Bas Astral, potrzebujecie. Dobra, idziemy wyścielić super rakietę. Polecimy na planetę jakąś, na Jowisza. O, zasiedlimy ją, może tam znajdę lepszą rodzinę, bo tu jest do życi. Jo, poleciało! Jo, ale super! I to się tak lata, aż mu się paliło nie skończy. Jo, ale super! Dobra, znudziłem się, idziemy stąd. Albo nie, nie wiem, idziemy stąd czy nie idziemy? Co ja tu mam zrobić? Tam muszę wejść! Tylko jak? Jak tam wejść? Może bazem astralem? Nie! Przepychaczką magiczną! Idź! Atakuj! Chcę to wiolonciele! Słyszysz? Demonie ty, szatanie! No weź się tam, rzuć na niego! Dobrze! Dobrze! Jezus Maria, co się dzieje? Ta przepychaczka żyje swoim własnym Co ona mi tam wodę odpaliła? Co mi chcesz pokazać? Że skarb jest w kiblu? Ona mi tam coś pokazuje. Idę za tobą. Co tu jest? Że mam oknem uciec? Nie, jeszcze nie. To za wcześnie. Robimy to, co wszyscy chcieli zrobić od samego początku, jak tylko zobaczyli ten śrubokręt i gniazdko. Uwalniamy się od tego demona. Słyszysz, przepychaczko, to jest twoje ostatnie ostrzeżenie. Albo mi schodzisz z głowy, albo ten śrubokręt sprawdzi, czy w końcu mamy prąd w gniazdku.